Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w nowej serii z Vampire Survivors. Kochani, od razu wam powiem na starcie, że ja w tą grę już troszeczkę pograłem wcześniej. Aczkolwiek, no nawet chyba jedną przelazłem do końca, prawie że do końca już tam... No, ogólnie działo się sporo. Wybraliście tą serię, nie wiem z jakiego powodu, ale stwierdziłem, że ja sam ją dam tak od siebie, no nie? I może coś wam opowiem o tej gierce, tak? Albo nie, wiecie co? Nie, zróbmy to inaczej. Nie będę wam o gierce opowiadał nic. Po prostu zobaczcie i oceńcie sami. Myślę, że tak będzie najlepiej. Dobra, weźmy sobie postać Imeldy. Słyszałem, że jest podobno nowa mapa. Podobno, nawet chyba dwie z tego co widzę. Ale jeszcze jej nie odkryliśmy. Dobra, ale zagrajmy sobie w Inlight Library. Zresztą dobra. No i kochani, tak jak widzicie, gierka wygląda źle. Jedynym naszym celem tak naprawdę w tej grze to uciekanie przed mobami, zbieranie expów, no i strzelanie. Tak naprawdę ja nie strzelam do nich, ja używam tylko klawiszy WASD, nic więcej. I jedyne o co w tej grze chodzi, to po prostu zmierzyć się z jak największą falą tych mobów, które widzicie. I właśnie w tej chwili możemy sobie wybrać różne bonusy, które nam wpadają. Ja na przykład teraz mam różdżkę już na drugim poziomie, która strzela automatycznie. No i w sumie to jest taka gierka raczej do relaksu, że tak powiem. Albo raczej nie do fabuły. Aczkolwiek ma 98% pozytywnych opinii na Steam i ma naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo tych kopii sprzedanych. To nie jest tak, że to tylko, nie wiem, 5 osób i 5 osób, 4 osoby z 5 dały po prostu ocenę pozytywną. Nie. Ta gra po prostu jest tak dobrze sprzedana. No sam się dziwiłem. Oj. Sam się dziwiłem, czy w ogóle tak wbiłem na początku tę gierkę, bo też zauważyłem u któregoś z youtuberów właśnie, że ją wcześniej ogrywał. I tak popatrzyłem sobie na to wszystko, mówię, kurczę, nie, to jest niemożliwe. Ale dopiero wszedłem w recenzję Steam i zobaczyłem, ile to wszystko ma opinii. No to już powiem szczerze, że zdębiałem. Aczkolwiek po krótkim takim namyśle stwierdziłem, że no w sumie co mi szkodzi, żeby spróbować zobaczyć. W razie czego są refundy i tak dalej, nic mi się przecież nie stanie. No i powiem wam tak, ściągnąłem gierkę i przez pierwsze 2 godziny siedziałem i napieprzałem w to. To jest tak głupie, ale tak dobrze pomysłowo zrobione, że naprawdę, no geniusz, geniusz to jest mało powiedziane. Gierka tak wciąga, jak jasna cholera. Jeszcze to ulepszanie statystyki i tak dalej, no po prostu masterpiece. O, złapałem bonus, który zatrzymuje czas. Nie strzelaj w tamtą stronę, tylko to bliżej. Masz ty gałganie. Mało HP-ków mamy. O, trochę zrejpowali nas. Runter Racer. W sumie to nie jest takie złe. No i wiadomo, też pokonując kolejne stage, możemy również odblokowywać nowe przedmioty. No, nawet te przedmioty się tutaj kombują. To jest tak napisane, że te przedmioty nawet się kurde kombują, no. I za zwykły przedmiot robił się, nie wiem, legendarny na przykład. Dlatego mówię, ta gra pomysłowo jest tak dobrze zrobiona za taką małą cenę. No nie wiem ile za nią dają, jakieś grosze, naprawdę jakieś grosze. Dobra, weźmy Lightning Roada. Będziemy musieli jakieś HP-ki chyba znaleźć, oho i przed miniboss. Tak, w tej grze również są minibossy. I to nie jest tak, że te jednostki teraz się nie będą zmieniać, one będą coraz silniejsze. I z racji tego jak my się stajemy silniejsi, to i oni również się stają silniejsi. Dobra, weźmy sobie większe szczęście. Tu widzicie, że oni już tacy słabi nie są, już nie zabijamy ich na hita jak wcześniej.
Tylko już po kilka hitów. To już nie jest takie kurde funny. To już nie jest kurde funny. I też te pierwsze stage nas jakoś w ogóle oklepały. Naprawdę, nawet te community samo, które tutaj jest, już robi tyle rzeczy. O, to jest świetny bonus, to jest świetny bonus. Teraz wam pokażę dlaczego. Dlatego. Pyk. I to jest kolejna rzecz, która jest świetna w tej grze. Dlaczego? Mamy openingi. I dostaliśmy kolejny przedmiot. Naszego whipa. Dobra, kolejny lag. Niech będzie kolejny lag. No, sobie tu obczyściliśmy sporo. A ile są kolejne? Throw a bouncing projectile. A wypróbujmy to, bo jeszcze tego nie miałem. Teraz nasz bat napierdziela w dwie strony. Ale to nadal jest za mało, żeby ich pokonać. Nadal są silni. Pierwsze, szybsze chodzenie. Szybsze chodzenie to jest priorytet. Priorytecik. O, ile hajsów. Ale w tego Magic Wanda to będziemy musieli zainwestować, bo innej opcji nie widzę. No dobra. O wilku mowa, akurat o tym gadałem. To było głupie, jakbym teraz tego nie widział. Nasze serie właśnie będą wyglądać teraz w ten sposób. Widzieliście? Macie. Bierzemy to. Więcej projectile. O kurde, nie wiem czy się wyrobię. Może być problem. Może być problemik. Movement. Standard. Dzięki temu będziemy mogli sobie przeciwników jakoś tam wymijać. O! I akurat ten jak nam wpadł fajny, który rozwala wszystkie moby. Oho, to co było? Bo to chyba nie jest nowy item. Nie, Run Tracer. Zjedz DPS-a bazowego z tego przedmiotu. No, już nasze DPS-y też ładnie sięgają. Ła! Empty Tone. Co to? Mniejsze cooldowny. A, to jest ten Run Tracer, to jest świetne. Ja to nawet kojarzę. Dawajcie mnie laka. Laka makafon. Siki. Cooldown. No już teraz naprawdę jak z CKM-a walimy. Zresztą nasz Run Tracer wali mocniej. Dajcie laka. Szczęście do szczęścia. O, cóż to, kasiutka jakaś. No to niepotrzebnie to brałem. Niepotrzebnie to brałem w takim razie tak szybko. Wiem, że tu jest jeszcze gdzieś ukryty przedmiot. Nie pamiętam gdzie. Był tutaj na tej mapie jeden ukryty przedmiot. O, kolejna horda. Ja tak sobie teraz poszedłem do przodu, a nie brałem w ogóle expów.
Nie brałem w ogóle expów. No nie, wybuchające gnidy. Trochę po tyłku dostajemy, nie powiem, że nie. Ale staram się iść bardziej do przodu, żeby to jakoś ogarnąć. Dobra, trochę itemasków. Pyk. Było celowe zagranie. O, zaczęły się duchy. Zaczęły się duszki. Dosyć szybkie moby. Tak dobrze wycelować, to też nie jest takie proste. Tam w ogóle się boss zrespił. Myślałem, że to jest zwykły mop, ale to jest boss. 8 minut za nami. Ten pick-up future też nie byłby... Nie byłby taki zły. O! Kurde, i szkielety. O kurde, no i jest problem, umieramy. O! Za bardzo w szczęściu polegałem. Znowu w życiu mi nie wyszło! O! Jezu! O! Kurde! Trzymamy się jeszcze. O kurde, ale to jest kosmos. Uff. Już specjalnie wziąłem tą kasę, bo wiem, że długo już nie wytrzymam. O! Dobry itemasek. Tylko szkoda, że... O kurde, ale nam wpadło. Szkoda, że umrzem zaraz. Na kilka hitów. Chyba, że gdzieś leczenie złapiemy, ale wątpię. Ale wątpię niestety. Kurde, ile tego ścierwa tutaj się narespiło. O! Może jeszcze jakiś item? Oj, potrójny item! Gra nas próbuje chyba jeszcze uratować. Dwa razy run tracer i redukcja cooldownu. Nie jest to złe. Szkoda, że raczej nie wytrzymamy. Raczej nie wytrzymamy długo już. Tak, że mnie któryś od dupy strony dotknie tylko i wyłącznie i koniec. O! Bo spadł. Otwieramy. O! Potrójny znów. O, 5 nawet, wow. Nice, nice. Aj, nam zrobiła się ewolucja. Teraz będziemy w ogóle napierdzielać jak głupi. Patrzcie, pyk, 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 jak CKM-ka. To jeszcze może wygramy to. Znaczy może nie wygramy, aczkolwiek przetrwamy dłużej. Pyk, 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 z TKM-ka.
Tylko musimy szybko jeszcze HP znaleźć. To jest priorytet w tej chwili. Magic Wand i Empty Tome daje nam bonusy. Pyk, 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 pyk. Chyba, że głupio zginę, ale naprawdę wtedy będzie głupie. Kurwa, prawie zginąłem. I lifesteal jakby tu był. Wracamy. Może znajdziemy jakiś, nie wiem, karnisz. O, wilku mowa. Nic, zero HP. Gra nam daje takie nadzieje, a zarazem tak nam po dupie tutaj próbuje zrobić. O, jest HP. Ty nie zgin. Dobra. Troszeczkę lepiej już. Kolejny treasure. Dobra, kończyna. Lecimy dalej. Było tragicznie, ale już tragicznie nie jest. Damage upy jakby jeszcze wpadł, to było fajnie. No dobra, padł bosik. Whip. Padł nam bacik. Czyli z bacika będziemy troszeczkę teraz więcej zadawać. Ale nadal tego HP-ka nie mamy za dużo. Musimy uważać non stop. Non stop musimy uważać. Jak mówię, ta gierka tak wciąga cholernie. Cholerny time eater, no. Oj! Chciałem, że szybciej umrze, ale jednak nie. Ło! Żeś niewiniątek. Już teraz możemy sobie przez chwilę nawet stanąć, bo nam zbytnio nic nie robią. Teraz ten boss jak przyjdzie, to troszeczkę nam zrobi. No ale ta ewolucja nam naprawdę tyle dała. Wiecie, to, że my stanęliśmy chwilę, to nic nie znaczy, oni zaraz będą silniejsze od nas. To nic nie znaczy. O, bo spadł. Potrójny, może? Chyba nie. Kierunki. O, ile ekspów. Eksp. To nie jest dobre. To też nie jest dobre. Więcej expa? Czy nam się przyda? No nie, nie przyda nam się więcej expa. Kolejny whip. O, HP key. Holy Bible. No, trochę kasy też przyniesiemy, jakby nie patrzeć. Kurde, było już tak tragicznie. Ja już myślałem, że będziemy zaraz rozpoczynać kolejną rozgrywkę, no. Jak to w jednej chwili się może wszystko zmienić. Znów full HP. Nie no, ta ewolucja to jest zarąbista, serio, to jest po prostu ekstra. Tam
dało whipa. 40 poziom. Bajer. Totalny bajer. Niestety nie widzę tu nic ciekawego dla mnie, no. Cały czas to się powtarza. Nic tu ciekawego nie ma. Dobra, i whip mamy na 8 poziomie to również. Ooo! OP. Gin meduzo. Gin meduzo cholerna. Bo te bony sobie dajemy. Meduza zgin. No, zginęła. O, ja tam widzę czerwony whip. No ale niestety dał nam bona, czyli nie mamy jeszcze argumentów, które spełniłyby ewolucję. O kurde, dobra, duplikator nam się trafił, świetnie. Jeszcze więcej projectili. Teraz to w ogóle jest pogrom. I jeszcze możemy lepsze bronie brać, czy nowe, bo w ogóle nie mamy tu ograniczonej ilości slotów, więc też nie możemy być tacy OP zbytnio. No dlatego nie brałem tutaj dodatkowego expa, bo wiedziałem, że to się nie spełni. Kurde. Elegancko. Może teraz w końcu coś? O, coś się połączyło. Coś się połączyło. Jaka jest ewolucja? Lightning Ring i Projectile Strikes. Co to teraz daje? O kurde! Art Novara. Genialne. Nie no, my teraz po prostu nakurwiamy, ale nie nawalamy. Nie mają żadnych szans. Dobra, co bierzemy? Więcej końców, więcej HP, czy kowanie? No więcej HP. Kurde, ale to jest draka. Piękne. Dwa kombosy w jednym ranie. Coś pięknego. Ale zauważcie, że już nie jesteśmy na COP. To już nie jest tak, że my sobie robimy co chcemy. Musimy uważać. Jakiś bosik czy coś? Nic, 0-0. Jezu. Coś pięknego. Raise inflicted damage. Dobra, niech będzie ten szpinak.
Inflicted damage to nie jest przypadkiem odbijające obrażenia? No tak średnio, ale z tym HP-kiem może się jeszcze jakoś skombować. O ile mam HP tak malutko? Jej, co się stało? To jest boss. Uczyłem dziada. Sobie jeszcze opyknę. Pyk. I potrójne jeszcze. Fuck yeah! Czarne serce. Whip się zmienił. Whip zewolował. Absorbuje HP. Czy ja się teraz leczę z damage'a? Tak. Ja się leczę z damage'a, którym uderzam z whipa. Hahaha, piękne. Czy jak będzie tragedia, to będzie po prostu tutaj Saigon. Dobra, ale idziemy na lewą stronę. I prawie full HP. Pięknie. Bosko. Ale trzy kombosy w jednym ranie. Jeszcze krytyki jakie wali. Ten piorun nie jest jakoś powalający, ale... No ale jednak. Ewolucja to ewolucja. Zdecydowałem trochę HP-ka i już mam full. O, jest boss. Kurde, jak mu szybko padł. Szpinak. Teraz będzie kolejny szpinak. Mam 28 minut gry. To się przyjemnie, kurde, grano. Serio, jeżeli macie możliwość, kupujcie tą gierkę, bo naprawdę wciąga jak cholera. Jak ktoś lubi tego typu gry, to... To go już nie ma przez kilka godzin. Po prostu genialne. O, jest item. Empty Town. Ale my już go mieliśmy. My tu czaszkami próbujecie straszyć. Ludzie, ludzie. Panie komputerku, co ty mi tu próbujesz? Czy tu robię pogrom, wrześnie winiątek. Bierzemy kasę. Ja HP już nie potrzebuję. Mamy max level, 59. Nawet to nam nie jest potrzebne zbytnio. Kasiorka. Ja już tylko kasę zbieram w tej chwili. Nic innego nie muszę. Nawet jak stracę te HP-ki, to jak widzicie, zaraz sobie odzyskuję. No fakt faktem... I tak śmierć po nas przyjdzie, ale... Pytanie kiedy? Nie no, easy. Kurde, a było już tak ciężko, już tak... Już kurde była śmierć w oczach, no jeden hit i po nas. W jednej chwili pyk. I heroes come back. Up.
chłopaki już nic nie mogą zrobić. O, cięższe moby. Dwadzieścia dwie minuty. To dziwne, bo mam 30 minut odcinka już nagranego. No dobra, ale to będziecie mieć dłuższy odcinek, no. Pewnie około 45 minut nawet. Niech stracę. Dawaj tam nie kasiutę! Nie no, kurde, pogrom. No ale bym się nie dziwił, gdybyśmy teraz stanęli i po prostu sobie tylko stali. No jeszcze nam się ten bonus trafił już w ogóle. Nic nie mogą zrobić, no. The Holy Cross. Holy Crossa to mogłem nie brać nawet. Bo tylko nam spieprzył robotę. Genialne. Genialne. I kasiora. Żeby to jakoś można było przyspieszyć, to było spoko. No, ale też sporo hitują. Jeszcze mamy HP-ki zawygidowane, to już w ogóle. Nie no, kurde. Zero podjazdu. Mogę całą grupę wpieprzyć i oni nic nie mogą, no nic, zero, nul. Nawet jak mnie trafią tam jakimś hitem, to zaraz cyk, cyk i uleczone. O, trochę ich dużo tu było. Trochę ich tu było. Nadal jest w sumie. Te liczby, które ty kurde zadajemy, to są genialne. O, o. Ile kasiorki, no? 70 poziom. Gdzie mnie tymi nietoperzami próbuje ta? Ludzie. O. Jakiś wampire, czyżby? O, jeszcze masz pecha. Panie wampirze. No ale wytrzymały cholernik. Tyle DPS-ów dostał po dupie. I tylko jedna kasa. No, dawaj, dawaj. Próbują nas zagiąć, kurde, próbują, ale im nie wychodzi, no. Nie ma. Czy od dołu, czy od góry i tak pierdziel.
Nie ma takiej opcji. Ludzie nawet już achievementy robili sobie, achievementy, challenge robili, żeby sobie po prostu tylko stać w miejscu i nic nie robić. I żeby to wygrać jeszcze. O. Dużo kasy. Ale trochę nam kitują. Czy potrójne. Nie wiem, co to może dać, naprawdę nie mam pojęcia. Czekaj, że jakoś skipnąć się nie da. 3 razy kasa. No, dawaj, dawaj. No, jak się porespiły w jednej chwili. O, dangerous. Jeszcze jedną skrzynkę sobie pierdykniemy. Nasiorka, standard. Oby do 30 minut. Naprawdę, tu już gra wali tylko tym, czym się da. Żeby tylko, kurde, zabić, bo już nawet jej się te moby nie mieszczą na mapie. O! Naprawdę, tak powiem szczerze, że jest ciężkawo. Nawet tego expa nic nie dają zbytnio. Tam widzę czerwony kryształ jeszcze. Trochę nachalam na te czerwone kryształy. Prawie. Prawie. Oj, robi się problematycznie. Kurde, ile one mają HP-ków? Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. Pół minuty. Uda nam się, czy nam się nie uda? I wygraliśmy, moi drodzy. I tak śmierć po nas przyszła. Dobra. Unlockowaliśmy kawalo. Bracery. W ogóle 6 achievementów. 40 level. Evolve the whip. Lightning ring. I pewnie jeszcze rod. Nie. Hyper mode. Any normal stage. Kurde, kochani. No, wyszło pięknie.
Okazało się, że Thunder Lob zrobił największe DPS-y. Dopiero potem był Bone? Nie, Runtracer 1.4. Kurde, no i Holy Wand 1.1. Czyli najbardziej ten Thunder Lob zrobił DPS-ów. Kurde. Świetnie. Kasy mamy trochę. 4600. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Widzimy się już w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej, hej!